Za chwilę rozpocznie się przedstawienie. Kto będzie w nim występował? Uczennice z koła teatralnego działającego w naszym gimnazjum pod opieką pani Ewy Niemiec. No akurat spektakl jest również przygotowywany przez z pomocą pedagoga Barbary Powęskiej. Mam dość szkoły i tego wszystkiego. Ale do tego dostałam jedynkę. No ja tak samo, w ogóle nie rozumiem tego zresztą lekcji. Jest tak ciepło, ja mam robić lekcje. Ja myślę tylko już o jednym, tylko o wakacje. Ja też, już chcę wolne, chcę odpocząć. Lepiej o tym nie rozmawiajmy, tylko zagrajmy. Spektakl dotyczy tolerancji wobec osób niepełnosprawnych. Temat tego spektaklu, tytuł Różni, ale równi. A z jakiej okazji jest to przedstawienie? Przedstawienie dotyka problem nietolerancji wobec osób niepełnosprawnych, dlatego postanowiliśmy tutaj z całą radą pedagogiczną wybrać taki temat, żeby przekonać uczniów i nakłonić ich do tego, żeby z większą przychylnością i z większym zrozumieniem patrzyli na osoby niepełnosprawne. Które tęczową barwę mają, ty czasem nie potrafisz sięgać po marny skrawek swego raju. Więc kiedy znów pochyli głowę, nie widząc twego zrozumienia, odejdź, nie patrząc w jego stronę, ale nie podnoś już kamienia.